Cześć, witam Was. Ten poniedziałkowy poranek. Weekend był dosyć pracowity, bo byliśmy z żoną na weselu u Uli Rafała. Zresztą bardzo sympatycznym. Całość robiliśmy na Fuji. Mieliśmy ze sobą dwie XT3, ja jedną, żona drugą. XT30 jako taki backup. A ja zdecydowałem się wyjątkowo zrobić coś dość szalonego i zabrać ze sobą X100F. No i dzisiejszy odcinek to jest jakby pokłosie tej decyzji. X100F jest aparatem, który wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Jest malutki, ma sensor 24 megapiksele, X-Trans trzeciej generacji i obiektyw 23 mm 2.0. Decydując się na ten krok, można się zastanowić, po co to zrobiłem, czy dla lansu, czy dla szpanu. Po prostu chciałem mieć ze sobą drugi korpus, który będzie mniejszy niż XT3 z 1655. 1655 to jest taki obiektyw, który się nie myli. On nawet jak jest, potrafi wyostrzyć na czarnej dziurze. To jest niesamowite szkło, jeżeli chodzi o pewność pracy autofokusa i wydaje mi się, że w tym momencie to jest najbardziej precyzyjny i powtarzalny pod tym względem słoik od Fujifilm. I on był przeznaczony po to, żeby działać w krytycznych momentach. Zakres ogniskowy 16-55 pokrywa w zupełności moje potrzeby. Więc mamy tutaj woła roboczego. Dalej, moja żona miała 56-1.2, ona jest świetną operatorką tego obiektywu. W sumie to czasem mam wrażenie, że ona mogłaby zrobić tym obiektywem całe wesele, ponieważ to jest jej ogniskowa, to jest po prostu jej ogniskowa, ona to czuje, ona to lubi. Dodatkowo Ewa miała ze sobą 35-1.4, którą jej czasami podkradałem w wolnej chwili, a ja zdecydowałem się na 23-2.0 w wydaniu X100F, bo chciałem mieć coś małego, dyskretnego, być może po to, żeby zrobić sobie parę takich backstage'owych zdjęć. Aparat znam, natomiast nigdy nie używałem go w takich warunkach bojowych. Co Wam mogę powiedzieć, jakie wnioski? Autofokus. No, autofokus w X100F działa różnie. Zależnie od warunków, raz trafia, raz nie trafia. Dużo zależy od operatora z pustu migawki. Bo generalnie no, trzeba pamiętać o tym, że nie jest to korpus, moim zdaniem, przeznaczony do takich krytycznych sytuacji. Natomiast w tych niekrytycznych będziemy poruszać zaraz taki aspekt pozasprzętowy, daje bardzo dużo. Daje coś, czego nie dają żadne inne korpusy. Posłuchajcie, jak macie taki aparat przy oku, o, ściągnę sobie dekielek, bezszelestny, to wyglądacie jak wujek z wesela. A to otwiera Wam pewne drzwi. Ludzie zaczynają się zachowywać zupełnie normalnie. Oni nie pozują, oni się wygłupiają, oni się uśmiechają. Ja wiem, że takie zdjęcia z wygłupów może nie nadają się do tych wyszukanych, rozsmakowanych, pięknych portfolio, które chcemy pokazywać w internecie, ale one są również bardzo ważne, bo tam ludzie są normalni i tam pokazują się z takiej strony, z jakiej znają je inni. Więc to są bardzo potrzebne kadry, moim zdaniem, które pięknie uzupełniają reportaż. Po drugie, czasami ludzie nie wiedzieli, że ja im robię zdjęcia. Pewnie mylili mnie także z jakimiś z gośćmi, bo nie był to sprzęt, który zobowiązuje do tego, żeby być profesjonalistą. I ja niesamowicie kocham ten stan i tą swobodę, którą dają mi sprzęty pokroju tego X100F. Zrobiłem nim około 35% wszystkich zdjęć w trakcie tego wesela. Bardzo podoba mi się ta ogniskowa, ja lubię 23 mm. Generalnie, oczywiście mogłem wziąć XT30 z 16-28, który jest również bardzo małym obiektywem, ale nie jest to taki, moi drodzy, pancake. Taki piękny pancake, który generalnie mieści się w kieszeni. Na dobrą sprawę, no, ten aparat tam generalnie miałem gdzieś w kieszeni cały czas. Jestem
bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo podoba mi się jakość obrazka. To zasadniczo tutaj ja nie mam w ogóle żadnych problemów z tym, że w porównaniu do tego, co dostaję z XT3, więc to jest to samo. Mógłbym narzekać na pracę autofokusa, gdyby to był sprzęt przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania, ale nim nie jest, natomiast fantastycznie uzupełnia profesjonalne puszki. Jest niesamowicie dyskretny, jest cichutki, nie słychać w ogóle migawki, tam jest centralna migawka, która po prostu szeleści. Tego sam muszę się czasami wsłuchiwać, żeby mieć świadomość, że wykonałem zdjęcie, więc do tego trzeba się przyzwyczaić. Natomiast zmierzam do tego, że warto posługiwać się różnym sprzętem, warto wykorzystywać również jego zalety, które nie wypływają tak wprost z samej matrycy, z obiektywów i tak dalej, tylko wykorzystywać również ten potencjał, który jest tutaj. One na przykład w samej konstrukcji, przez to, że ona jest mała, że ona jest bardzo dyskretna, że ona nie peszy, nie przestrasza ludzi, bo wtedy dostajecie to coś ekstra, czego no nie zapewni wam sprzęt za grube miliony, a co także jest bardzo wartościowe w kontekście tej fotografii i efektu, jaki chcecie uzyskać. Najważniejsza jest naturalność na zdjęciach, to, żeby ludzie wyglądali i czuli się swobodnie. I właśnie dzięki takim wynalazkom jak X100F możecie ten efekt swobodnie osiągać. Co jeszcze odnośnie samej pracy? No, pracowaliśmy w taki sposób, że każdy z nas miał na swoim korpusie dodatkowo lampę strobos 36. Na sali mieliśmy rozłożone 3 lampy strobos 60 plus 2 lampy AD200. Natomiast przyznam, że oświetlenie było na tyle przyjemne, jeżeli chodzi o to, czym posługiwał się zespół. Mieli bardzo dobre oświetlenie, bardzo dobrej jakości i w ogóle te efekty wizualne sprawiały, że aż chciało się je utrwalać, chciało się fotografować w kontrze. Oczywiście wiadomo, że nie mogą powstawać tylko takie kadry, ale sporo z nich właśnie tak wygląda, bo miały świetny klimat. I tyle. Oczywiście wróciliśmy troszeczkę zmęczeni, więc wczoraj więcej czasu poświęciliśmy na odpoczynek. Zresztą temperatura skłaniała do tego, żeby nie robić nic. A już dzisiaj powrót do rzeczywistości, powrót do pracy, później powrót do Wiltroxa wieczorem. Mam nadzieję, że do środy uda mi się wypuścić dla was całą pełną recenzję Wiltroxa. W piątek dograłem pierwsze packshoty, które możecie znaleźć sobie już w internecie. One będą wzbogacone mój komentarz, ponieważ to one nie służą temu, żeby pokazać, że obiektyw jest cacy, piękny, ładny, ale służą do tego, żeby wam go przedstawić i opowiedzieć o jego cechach fizycznych, więc po to powstają takie sympatyczne obrazki, żebyśmy mogli się lepiej przyjrzeć tym sprzętom, które są recenzowane na xmem.pl. I tyle. Tyle na razie, nie snuję dalszych planów. Chciałbym skończyć to do środy. Chciałbym również umówić się jeszcze z parą młodą na plener fotograficzny. Na ten plener wezmę sobie GFX-a 50R. Oto dobre miejsce, żeby go wykorzystać. Dla mnie ten aparat jest troszeczkę zbyt mozolny, żeby używać go w reportażu. Wolę rzeczy, które reagują troszeczkę szybciej. To jest moje prywatne zdanie. Ja tutaj nie będę nikomu wchodził w buty, bo każdy ma swój sposób fotografowania. Niektórzy fotografowie być może więcej potrafią przewidzieć niż ja. Ja nie mam takiego daru, więc wolę te błyskawiczne narzędzia. A w kontekście X100F znacie moje zdanie. Bardzo, bardzo sympatyczny aparat. No, fajny. Bardzo mi się podoba. Tyle. Pozdrawiam was. Życzę wam udanego poniedziałku. A co za tym idzie, życzę wam także udanego tygodnia. Mam nadzieję, że się troszeczkę dzisiaj ochłodzi, bo znowu strasznie gorąco. Cześć. Trzymajcie się.